No i jeszcze pan Jacek Kołodziej parę słów. Jeszcze króciuteńko na temat wagonu warszawskiego typu K. Otóż, gdy wejdziemy do wnętrza wagonu, zobaczymy tak naprawdę kawałek naszej historii. Otóż lata 30, 38 dokładnie, kiedy wagon był zamawiany, już wtedy niestety myślano o tym, co dzieje się na scenie politycznej i wiadomo było, że wcześniej czy później wybuchnie wojna. Między innymi w planach zamówionego wagonu, który dzisiaj możemy zobaczyć w rzeczywistości, były zasłony we wszystkich oknach, które pozwalały wprowadzić całkowite zaciemnienie w tramwajach, a więc właśnie na wypadek bombardowań. To, co mówiłem przed momentem, czyli wyposażenie wagonu, jego wewnętrze, możemy zobaczyć, jak niezwykle zmieniło się. Otóż z mosiężnych elementów, które były zwykle stosowane w tego typu tramwajach, pojawiły się elementy chromowane, takie typowe dla modernizmu, właśnie charakterystycznego z końcem lat 30. Natomiast dla takich bardziej chcieckich, tych, którzy się troszeczkę interesują także i techniką, bardzo warto poświęcić kilka chwil i porównać wagony typu Ring z Gdańska oraz wagon K z Warszawy. Otóż to nie są tożsame, ale niezwykle do siebie podobne pojazdy, ponieważ